Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Zobaczcie, jakie urocze i słodkie zwierzaki widzimy na zdjęciach. Czy wiecie, co to za zwierzątka? Tak, to są zwierzęce dzieci. Ciekawe, dlaczego dzisiaj rozpoczynamy oglądaniem takich uroczych zdjęć. Spróbujmy nazwać sobie te małe zwierzaczki, jak one się nazywają. To jest dziecko pieska. Jest to. Szczenię. A tu dziecko krowy, czyli cielę. Tu dziecko świnki, a więc prosię. Tu mały kurczaczek, możemy nazwać go pisklę. Tutaj dziecko konia, czyli źrebię. A tu maleńka owieczka, czyli jagnię. Czy wiecie już, dlaczego dzisiaj oglądamy te malutkie zwierzaczki? Dlatego, że w ich nazwach na końcu słyszymy głoskę, która będzie dzisiejszą bohaterką naszej lekcji, naszego spotkania. To jest "-ę". W słowie szczenię na końcu mieszka "-ę". Podobnie w słowie cielę, prosię, pisklę, źrebię. Jagnię. W tych nazwach na końcu mamy e. A teraz kolejne ćwiczenie. Zadam Wam pytanie, co Ty robisz? A Wy spróbujecie odpowiedzieć mi na to pytanie, patrząc na zdjęcia. Proszę bardzo, dokończcie zdanie. Ja. Zadałam Ci pytanie, co robisz? A Ty odpowiedz, ja. Co robię? Maluję, tak, ja maluję, a tu co robisz? Powiesz, ja tańczę doskonale, a tu ja krzyczę, a tutaj z kolei ja piję, a więc moi drodzy w tych wszystkich czynnościach, które przed nami y, tutaj na zdjęciach się pojawiły, w tych wszystkich nazwach na końcu mieszka E. W tych nazwach czynności, czy to czynność maluję, tańczę, krzyczę, czy piję, w tych wszystkich czynnościach na końcu mamy E. No właśnie, bohaterką dzisiejszej lekcji jest E. I o niej dzisiaj będziemy sobie mówić. E to bardzo sympatyczna litera i głoska. Popatrzcie, jeżeli popatrzymy na nią w wersji drukowanej, to przypomina ona do złudzenia literkę E. Różni się od niej tylko tym, że ma tutaj taki zabawny ogonek. Zabawny ogonek, no tak, ale gdybyśmy o nim zapomnieli, to z naszej literki E zrobiłaby się literka E, a to byłby już poważny błąd. Wobec tego pamiętajmy, że e to nie jest literka e, tylko pamiętać trzeba, że trzeba dopisać tutaj ogonek i wtedy będziemy mieli nową literkę. Zwróćcie uwagę jeszcze na dwie sprawy. Nasze e jest w kolorze czerwonym, czyli podobnie jak jej koleżanka e. Jest samogłoską. Ale ciekawa jestem, czy zauważyliście coś jeszcze. Do tej pory, kiedy poznawaliśmy litery, to zawsze na planszy były dwie. Była wielka litera i mała litera. Dzisiaj przed nami tylko małe e. Ciekawa jestem, czy wiecie dlaczego? Jeżeli nie, to już Wam wyjaśniam. Małe e pojawia się dlatego, tylko małe e, że... Wielkie litery E nie ma potrzeby pisać i uczyć się pisania tej litery, dlatego że nie ma takiego wyrazu, nie ma takiego słowa, w którym E występowałoby na pierwszej pozycji. Nie ma. I dlatego nie musimy umieć pisać literę E wielką, dlatego że nigdy nie będziemy musieli jej pisać, po prostu nie uczymy się pisać tej litery. Nie ma takiej potrzeby. Natomiast małe e, które występuje w środku wyrazu, na końcu wyrazu, to już tak, powinniśmy umieć pisać je. No i teraz przed nami połączenia literowe. Nowo poznana literka e razem z innymi literami. Mamy tutaj spółgłoski, które poznaliśmy do tej pory. To jest spółgłoska t, m i. Oraz d i teraz będziemy je łączyć z samogłoską E. A więc mamy T, E, tę, m, E, mę i e, ję, d, dę. Przeczytajmy jeszcze raz płynnie. Tę, mę, ję, dę. Przyznacie, że trochę trudno czyta się tę samogłoskę e. Ona wymaga od nas ćwiczenia i wygimnastykowania naszej buzi, ale myślę, że spokojnie damy sobie radę. A teraz przed nami kolejne ćwiczenie. Mamy tutaj wyrazy, cztery wyrazy, które spróbujemy sobie przeczytać. I, A, D, E, Jadę, Jadę, I, D, E. Idę, idę. My, e, -y i Łę. My, ję, myję. I ostatni wyraz. K, u, p, u, i Ku, pu, ję, kupuję. Jak widzicie, znowu pojawiły się czynności. Jadę, idę, myję i kupuję. To są nazwy czynności. Te czynności pewnie wykonujemy każdego dnia. Zwróćcie uwagę, że w tych wyrazach na końcu mamy e, czyli nasze e z ogonkiem, tak niektórzy nazywają nasze e. Kochani, to tyle, jeżeli chodzi o takie ćwiczenia, a teraz przed nami to, na co czekamy wszyscy, wprowadzenie e pisanego. Zapraszam Was do kolejnych ćwiczeń. Kochani, przejdziemy teraz do pisania naszych liter, a właściwie do pisania jednej litery, dlatego że, przypominam, litera E występuje tylko w wersji małej. Dlaczego? To już doskonale wiecie, dlatego że żaden wyraz nie rozpoczyna się wielkim E i dlatego nie ma potrzeby uczenia się pisania wielkiego E. Zaczynając od pisania małej litery E, możemy powiedzieć jedno, jeżeli ktoś potrafi pisać małe e, to doskonale poradzi sobie z pisaniem małego e, bo wygląda ono niemal identycznie. A więc, moi drodzy, zaczynamy. Piszemy e, czyli uwaga, rozpoczynamy od literki e. Widzicie, wygląda identycznie jak e, bo to jest literka e, tylko dorabiamy jeszcze taki bardzo istotny haczyk. Bardzo ważna uwaga, żebyście nie łączyli tego haczyka z literki E z innymi literami. On po prostu służy tylko do tego, żeby odróżnić literę E od litery E. Jeszcze raz zapiszmy tę literkę, a więc będzie to E i oczywiście z haczykiem. No, ta mi niezbyt ładnie wyszła, wobec tego spróbujemy jeszcze raz. Teraz wyszła chyba lepsza. No i teraz, moi drodzy, skoro już. Potrafimy napisać, bo literkę E potrafi każdy napisać. No to teraz y, możemy połączyć y, nasze literki nowo poznane z, y, z sylaby. Będziemy teraz tworzyć sylaby. A więc tak, bierzemy literkę ty z literką e. A więc co nam powstanie? Mamy ty i łączymy ją tak, jakbyśmy pisali normalnie literkę e, tylko że to będzie e tę. Teraz będziemy, które połączymy z literką E. I mamy sylabę Mę. Jeszcze jedno połączenie I połączymy z literką E. Zobaczcie, to wykończenie literki I przeciągamy i łączymy z literką E. I mamy takie trzy połączenia literowe. No i na koniec spróbujmy zapisać zdanie. Na przykład ja idę do domu. Zapiszemy sobie takie zdanie. Ja dawno nie pisaliśmy wielkiej literki, a idę. I d. E, idę. Do. Domu. I mamy tutaj napisane zdanie, w którym wystąpiła nowo poznana literka E. Przypominam, że E jest samogłoską. O tym już też pewnie zapamiętaliście i wiecie doskonale. Więc myślę, że teraz przed Wami już tylko ćwiczenie i doskonalenie umiejętności pisania, a później i czytania połączeń literowych z E w roli głównej. Życzę Wam wszystkiego dobrego, dużo radości i do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.